Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku polecimy na moje KVK. Z tej strony Snow i tak jak już mówiłem, robimy sobie teraz takie recovery, zobaczymy co tam będzie, bo to nie takie stuprocentowe recovery, coś tam zamierzamy walczyć i polecimy na KVK tutaj burzę manewrów. Także tutaj też się bardzo cieszę, że będzie właśnie nowy scenariusz, pokażę wam, co się dzieje właśnie w tym nowym scenariuszu? Jakie są tutaj dodatkowe rzeczy, które możemy sobie wybrać? No i zobaczymy, jak to nasze Lost Kingdom będzie wyglądało. No to co? Zapinamy pasy i teleportujemy się po prostu do tego miejsca. Tutaj widzimy, jak wygląda mapa. My będziemy w obozie ognia. To już wszystko widzieliśmy wcześniej. Już wam mówiłem o tym, jak mniej więcej ten podział wygląda. To zapraszam, jeżeli ktoś chce zobaczyć do poprzednich filmików no i lecimy teleportujemy się no i wpizdu i wylądował zobaczymy jak ta strefa tutaj wygląda, widzę, że już mamy jakieś terytorium, tak, no bo nie wstawałem specjalnie o 12, żeby to zrobić wiecie, idealnie w tym momencie kiedy, kiedy się otwiera, widzimy, że nasze terytorium już tutaj powstaje, no nasi sojusznicy nie są zbyt aktywni i to widać, tak, że my już mamy tutaj, zobaczcie ile terytorium, a zobaczcie na nich Ach, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej perspektywie, dłuższej. Tutaj widzimy, że dzień już też zaczyna się budować. Możemy sobie przy okazji właśnie zobaczyć, jak, jak aktywne są te królestwa po tym, ile mają terytorium. Tak? Także tutaj widać, jak to wygląda w innych obozach. Widzimy, że tutaj bardzo aktywny jest właśnie wiatr, który się spodziewam, że będzie najmocniejszy. No i zobaczymy, zobaczymy. Ale jedno królestwo tutaj też z ziemi widzimy, że nieźle, nieźle sobie radzi. Jestem ciekawy, czy od razu po teleportacji będę mógł zajrzeć do rankingów, to bym wam od razu pokazał. Tak, jest. Ech, no to zobaczmy. Siła sojuszu jesteśmy tutaj na piątym miejscu. Ech, także e, tak to wygląda. Las Spartans są na pierwszym, czyli to są ci nasi sojusznicy. No siłę mają na pewno najwięcej, tylko tutaj jest problem, że. Że ta siła chyba nie do końca odpowiada temu, co są w stanie zrobić polu. Zobaczmy, jak wyglądają punkty zabicia. Czekajcie, a nie, to tutaj coś jest nie tak, bo zobaczcie, tutaj się już odnowiło i tutaj mamy wszystkie sojusze. Natomiast jeśli chodzi o ich liczbę zabitych, to zobaczcie, zabici przez sojusz, to tutaj się pokazują tylko sojusze z naszego królestwa, także trzeba będzie pewnie poczekać. Ale chyba ich indywidualne statystyki są już ok widzimy, że tutaj mamy graczy właśnie 4, 5, 6. Oni mają dosyć dużo siły, ale to nie jest powiedziane, że to są jacyś super mega gracze. Nasz Pui jest tutaj na piątym miejscu, ja na 117. A zobaczmy jak. O, zobaczcie, jestem. Myślałem właśnie, że będę w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o zabicia. Ech, I zobaczcie, tutaj, tutaj, wyglądamy dobrze, bo zobaczcie, pierwsza czwórka, jeśli chodzi o punkty zabicia, to są wszystko ludzie z naszego obozu, czyli jestem ja, jest Blad, jest Pui. I tutaj Be Big Timor to też jest nasz sojusznik, on jest chyba królem w ogóle tego, tego um, królestwa 4, 5, 6. No, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze w pierwszej dziesiątce jest jeszcze od nas Joe. E, no cóż, zobaczymy. To by nastrajało jakoś tam pozytywnie, ale tak jak mówię, zobaczymy. My jeszcze w trakcie tego KVK przeżyjemy ich migrację. Myślę, że koniec końców to nie będziemy w stanie konkurować z Wiatrem który jest po prostu dużo bardziej aktywny i to są nasi przeciwnicy i mają dużo lepszych sojuszników. To już wszystko mówiłem wcześniej, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. Także. No zobaczymy. Ale myślę, że tutaj mimo to będzie dosyć może być ciekawa walka, bo my się z wiatrem dosyć długo w ogóle nie spotkamy na tym KVK, Jeżeli ich spotkamy, to pierwsza, pierwsze miejsce, w którym będziemy mogli się z nimi spotkać, to będzie dopiero Kingsland, a do Kingslandu nie będziemy się nawet z nimi w ogóle widzieć. No i w takim razie, tak jak mówiłem, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Od czego ja zacznę? Oczywiście tutaj zacznę sobie od ich budowania, więc teraz będę budował kopalnię, będę budował centrum badań, no i przy okazji będą mi się pojawiały te pop-upy, które staram się Wam też pokazać, jak one, jak one wyglądają i co one tak rzeczywiście dają. Także tak, zwykłe lądowanie bym powiedział, tak, na KVK zaczynamy tutaj. Jak widzicie, mam tutaj Moje jednostki, które będę mógł za niedługo kolekcjonować, żeby wykonywać te zadania bastionu. I przy okazji, też, jeżeli macie właśnie mobilizację sojuszu, jest ostatni dzień u nas, to w ogóle super są te rzeczy do przyspieszenia. Jak widzicie, już sobie wziąłem jedno takie zadanie. Bo mam jeszcze kilka do zrobienia, chyba zostały mi trzy albo cztery, więc ja sobie je wszystkie wykorzystam po prostu tam, gdzie muszę używać przyspieszeń. Tak? No, mam ich tutaj kilka, tych zadań i super, bo po prostu budując te, te rzeczy będę tych przyspieszeń używał dużo i automatycznie sobie zrobię te wszystkie ym, moje zadania do końca. Także warto. Ja w ogóle nie robiłem tutaj za dużo zbierania. Kiedy wiecie, kręciłem kołem, czy kiedy było Morven Gems, to sobie zrobiłem tam te zadania związane z klejnotami. Teraz sobie zrobię przy okazji z przyspieszeniami. Także naprawdę można tutaj te wydarzenie sobie zrobić na zasadzie takiej przy okazji. I tak to będę robił, więc tylko ważne, żeby pamiętać, że tym parę rzeczy sobie muszę. Muszę kliknąć. No i co? Nie będę oczywiście was zanudzał tym, jak będę wszystko tutaj budował. Tak, ja zawsze sobie kopalnię buduję w tym miejscu. O, zobaczcie, tutaj tak dużo przyspieszeń muszę od lasu, żeby, żeby ją tylko wybudować. Myślałem, że to jest kwestia sekund. No i obok tutaj będzie moje właśnie centrum badań zawsze to mniej więcej układam w tym samym miejscu tak, żeby tutaj właśnie najpierw była kopalnia później centrum badań. Kopalnie warto zrobić od razu na 20 poziom, jeżeli macie w ogóle taki pomysł, bo to wtedy będziecie dostawać po prostu więcej. Tych kryształów, które są naprawdę bardzo cenne, więc to polecam, jeżeli cokolwiek na 20 pozi 25 poziom, to od razu kopalnie. Natomiast Centrum Sojuszu to tu zależy, Centrum Badań, przepraszam, nie Centrum Sojuszu. Jeśli chodzi o Centrum Badań, to zależy, jak mocno idziecie w tą technologię KVK. Tak, i, i na, tu będzie tutaj jakby duże zróżnicowanie później. Ok, no to co? Ja się zabieram za budow do budowy i zaraz się spotkamy z powrotem. Ok, no i tak jak już widzicie, zrobiłem sobie kopanie na 25 poziom. Dosyć szybko to zeszło. No i widzicie, pojawiły mi się tak zwane, ja to nazywam pop-upy, czyli właśnie takie wyskakujące yy, propozycje, tak? Kto pierwszy ten lepszy to się nazywa yy, tym w KWK, no i mam tutaj opcje różnych, różnego właśnie wykupywania klejnotów. I tutaj od razu powiem, że są to najlepsze opcje, które macie w ogóle, jeśli chodzi o kryształy, jeżeli ktoś planuje inwestować, to to zdecydowanie jest najlepszy pomysł ze wszystkich, które tutaj w ogóle są. Czyli, jeżeli pomyślimy sobie o tych pakietach, które tutaj są, oczywiście, ten sezonowy zapas kryształów też jest super. tak, To jest bardzo dużo kryształów i to się bardzo opłaca, bo to jest też tylko tutaj 24 zł. Natomiast, jeśli popatrzymy na te tutaj specjalne paczki, które możemy kupować, na przykład wolę zdobywcy, czy nawet wtedy, jak się pojawia ten, kiedy są otwarcie bram, Mountain Warfare, z tego co pamiętam po angielsku, nie pamiętam jak to tam wojna o przełyn, czy coś takiego, to się nazywa w języku polskim, jakoś tak się nazywa ta paczka, one nie są w porównaniu w ogóle nawet trochę lepsze albo porównywalne do tego, co dostajecie tutaj, tak? Więc tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo kryształów do zdobycia i to się bardzo opłaca. Tylko wiadomo, ja ogólnie tutaj nie zachęcam jakoś w Rise of Kingdom specjalnie do wydawania pieniędzy, ale jeśli już coś kupujecie, to przygotujcie się na to, bo tutaj będziecie mieli tylko godzinę, żeby podjąć tę decyzję. Tak? Czyli albo to robicie, albo nie. Z tymi innymi paczkami możecie to teoretycznie zrobić kiedykolwiek. Tutaj godzina w zasadzie początek tego KVK i musicie już zdecydować, czy to bierzecie, czy nie bierzecie. To jest naprawdę bardzo duży plus, jeśli chodzi o sam początek robienia sobie, wiecie, badań i tak dalej, no badań głównie. To będzie bardzo duży plus. No i to jest tylko kwestia wasza, ile chcecie zainwestować. Mogę wam pokazać. Każda paczka, co daje, to jest naprawdę bardzo dużo kryształów, przede wszystkim, tak. Już nawet tych, od tych najmniejszych paczek tych kryształów dostajemy dosyć dużo, więcej niż niż poprzednio wam pokazywano i to jest tylko tak jak mówię kwestia tego ile chcemy zainwestować no i ile zainwestujemy tym więcej dostajemy są tutaj też surowce są tutaj też klejnoty są tutaj też punkty VIP przyspieszenia no tak jak przy każdej praktycznie paczce także to jest kwestia tylko tego ile chcecie zainwestować te same paczki wam się pojawią kiedy będziecie ten centrum badań zwiększać tylko będzie ich mniej pokażę wam całą grafikę co gdzie jak i kiedy dostajecie i z tym centrum badań jeszcze jest ta różnica, że tutaj dostaniecie jeszcze też takie dwa wyskakujące w momencie, kiedy zrobicie pewne badania. Tylko teraz nie jestem pewny, które to były badania. Wydaje mi się, że traktaty na poziomie drugim albo wymiana kulturowa to jest taki pierwszy moment, chyba, że jest to umiejętna eksploatacja, bo to się zmieniło w ostatnim czasie. Wiem, że na pewno jedna jest wtedy, kiedy odblokujecie to, tak, ten limit jednostek, to macie większe wezwanie do broni, to też Wam tutaj coś powinno wyskoczyć, no ale to, to akurat nie jest taki problem, tak, to, to możemy sobie zrobić, kiedy nam po prostu wyskoczy, to dostaniemy dodatkowe kryształy, także tutaj na spokojnie, tylko mówię, że w trakcie budowania tego centrum badań będziemy mieli rzadziej i mniej będziemy mieli tych pop-upów, ale będziemy mieli też te pop-upy, właśnie kiedy będziemy, kiedy będziemy robili odpowiednie badania. Natomiast tutaj w kopalni będziemy mieli po prostu tego więcej za samobudowanie, no bo w kopalni oprócz tego, że budujemy, to praktycznie nic więcej się nie dzieje. Ważne, że to nie jest absolutnie konieczne. Mi tutaj jest trochę łatwiej, jako wiecie, jako twórcy, jako że jednak też kanał jakby zarabia na siebie pod tym względem, że chcę wam pokazać też trochę tego KWK, że dzięki temu może będę mógł być właśnie liderem w mobilizacji, w garnizonie i tak dalej. To naprawdę jest przydatne z mojego punktu widzenia, bo wydaje mi się, że tego bym nie robił albo nie robiłbym tego na tym poziomie, gdyby tak było, tak zawsze warto się zastanowić, jakie jest te wasze KWK, czy właśnie robicie recovery, czy. Czy tam będzie walka i zawsze mieć z tyłu głowy to, że to wiecie, to, że wy to zrobiliście na przykład, nawet poszliście bardzo mocno w technologię, to wcale nie znaczy, że ją wykorzystacie. Bo może być tak, że się okaże, że akurat w tym waszym KVK walki nie będzie, bo na przykład wróg się nie pojawi, kiedy powinien się pojawić i po prostu nie będzie chciał z wami walczyć w jakiejś tam strefie, albo w ogóle nie będzie chciał walczyć z wami przez całą długość KVK, No i co wtedy zrobicie? Nic, tak? To wszystko pójdzie na marne, także miejcie to na uwadze, że to się może wszystko nie przydać w ogóle, jeżeli jesteście w stanie to przyjąć i, i nie mieć z tym problemu i wiecie nie... Nie denerwować się jakoś zbytnio, to myślę, że wtedy to jest taki, jakby to pokazuje, że wtedy jest ok, tak? Jeżeli to są takie, takie kwestie, że stwierdzicie, no, no dobra, nie, trudno, nic, nic takiego się nie stało, to wtedy wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. No ja Wam pokażę, ile tutaj można kryształów z tego zrobić, bo to będą naprawdę duże ilości. Widzicie, że miałem milion trzysta, a w tym momencie. Mam 10 milionów, także będę miał tutaj bardzo dużo na badania, żeby właśnie pojechać szybko z tymi badaniami. Z tymi badaniami jeszcze nie wiem, jak pójdę, więc na razie jeszcze ich nie robię. Pewnie zacznę najpierw od tych, które mi dają kryształy do bastionów, że będę zdobywał więcej kryształów przy bastionach, i tak dalej. Na początku te ekonomiczne rzeczy pewnie będę się starał robić. No i później tak jak zwykle, już wiecie, że ja robię, że łucznicy i ten, tak, dla wszystkich jednostek. To jest coś takiego, co przygotowuję sobie na tą pierwszą strefę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Były już odcinki o tym, jak robię te, robię te badania, jak je przygotowuję, a wiecie, że tam jest mnóstwo znowu przyspieszeń do zrobienia. To nie będę tego robił przy Was, bo to jest po prostu mnóstwo, mnóstwo czasu i myślę, mało interesujące. Tylko bardziej interesujące już jest to, jak pokazać, ile tutaj można zrobić za te 10 milionów kryształów, które ja mam. Oczywiście będę mógł sobie zrobić tego dosyć dużo, tak, będę mógł być dobrze przygotowany, ale tak jak mówię, u nas dużo osób w królestwie walczy, tak, zupełnie, wiecie, free to play, prawie w ogóle nie korzysta z tych kryształów i naprawdę też dają sobie radę, też wyrabiają te punkty DKP, także też nie dajmy się zwariować, że ta technologia KBK to jest no koniec świata, tak? To jest oczywiście plus, ale to nie jest też tak, że nie można bez tego grać. I to co mówiłem wcześniej, moim zdaniem ekwipunek będzie tutaj miał duże znaczenie. Bo oczywiście ten mój super ekwipunek plus super technologia to jest bardzo duży plus, ale jeżeli ja będę miał ten ekwipunek tutaj, który mam na nebu, to nawet ta technologia mi nie pomoże, tak? Bo jak ktoś będzie miał dużo lepszy ekwipunek ode mnie, no to po prostu mnie zniszczy i koniec, tak? Nic tutaj się większego. Nie zdarzy. Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj jeszcze mamy na tym KVK. Czekajcie jeszcze raz, zobaczcie czy te rankingi. Mi się może, o, zobaczcie, odnowiły się rankingi, więc widzimy, że tutaj, jeśli chodzi o punkty zabicia, jesteśmy na pierwszym miejscu. No to też jest miłe. I te dwa królestwa, które są dalej, to są królestwa wiatru. No i to jest też taki właśnie nasz problem. Ja nie będę tutaj przioczył, ale czwarte miejsce to też jest, to jest nasz obóz, tak? tylko tutaj nie wiem, czy to nie jest takie trochę fake power. No zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, jak nasi sojusznicy z obozu będą wyglądali w tym KWK i czy będziemy w stanie zawalczyć. To może być bardzo różnie, jeśli chodzi właśnie. O nas oni bardzo, bardzo słabo wyglądali na pli KVK, dramatycznie słabo wręcz bym powiedział, więc zbyt wiele się tutaj po nich nie spodziewam, ale też po nas się nie spodziewam jakoś fantastycznie dużo. My tutaj się też będziemy w trakcie tego KVK tracić graczy poprzez migrację, no ale zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że może tutaj mimo wszystko być dosyć ciekawie i, i zobaczymy jak to się wszystko nam ułoży ja na pewno mam nadzieję po prostu na dobrą zabawę przede wszystkim więc, więc dobra zabawa, myślę, że tutaj będziemy mogli sobie fajnie powalczyć w tych pierwszych strefach, mam nadzieję, że przeciwnicy się pojawią i, i będzie tutaj co robić, tak, także mimo, że ktoś może powiedzieć, o takie KVK byli okej w ogóle i tak dalej no to sorry, tak, to jest ich problem, także Zawsze wiecie, mnóstwo się kasztanów znajdzie, którzy będą swoje mądrości mówili. Dla mnie jest ważne to, żeby być na królestwie, w którym ja się dobrze czuję, a to, że ktoś tam będzie dogadywał, że jedyne prawilne Rise of Kingdoms to jest na takim królestwie albo na tamtym, no to tak jak mówię, dla mnie to jest czyjś problem. Także ja będę wam pokazywał to, co tutaj, tutaj się dzieje, ale nie będę się rozwijał na ten temat, może kiedyś osobny odcinek. Okej, okay. wracając do tego, co tutaj mamy. No to tradycyjne powiedziałbym nagrody, tak które są praktycznie na każdym KVK teraz, także tutaj się chyba w ogóle niewiele zmieniło. Nie będę tutaj za dużo, za dużo pokazywał, no bo to są te nagrody, które jeszcze daleko, daleko przede mną. Jeśli chodzi o kroniki. To myślę, że tutaj będzie niewiele zmian, ale te zmiany będą tak, związane właśnie z tymi folderami i manewrami, które wam za chwilę pokażę, bo one się tutaj będą odblokowywać, i tutaj to będzie dosyć ważne, że właśnie zmienią się te foldery manewrów. Co to są te foldery manewrów? To właśnie za chwilę sobie zobaczymy. Tylko, może, jeszcze najpierw sklep. Widzimy, że tutaj. Jeśli chodzi o ten sklep, to nie ma jeszcze tej zmiany, że mogę sobie kupić podważki cel. Widzicie, ilość dostępnych szkicy. jest tylko jeden. Ja pewnie sobie kupię właśnie i hełm, i hydrę, tak, żebym mógł sobie wrzucić je na poziom czwarty. Natomiast teraz będę też potrzebował dosyć dużo materiału, więc podejrzewam, że te materiały, które tutaj są do wykupienia, też będę wykupował. No i w ogóle teraz materiały dla mnie są bardzo ważne, żeby właśnie wbijać te kultowe atrybuty na moim ekwipunku. No i creme de la creme, czyli manewry. To co, to, co będę tutaj miał dostępne, to, co jest jakby wyjątkową częścią tego KVK. No i tutaj widzicie, że mamy różne foldery. Na początek nie macie dostępnych tych innych. Jest tylko folder Nowicjusza, i folder Nowicjusza polega na tym, że możecie sobie wybrać cztery manewry I jeden jest z kategorii, tam chyba, przywództwa, drugi walki jest jeszcze jeden, wsparcia. Z tego co pamiętam, i jeden ten niebieski, który widzicie, to po prostu możecie sobie wybrać wszystko, co chcecie. Więc na początku nie mam opcji, żeby sobie to pozmieniać, ale później mogę sobie na przykład pozmieniać, że mam wsparcia więcej, czyli tak bardziej, wiecie, do zdobywania różnych rzeczy, albo mogę sobie wziąć folder bojownika, szczególnie jeżeli zamierzam dużo walczyć. Więc na początek, tak jak mówię, tych Folderów nie mogę zmieniać, ale później będę sobie mógł wymienić. I to jest naprawdę bardzo fajne, tylko nie wiem jeszcze, czy mogę raz zmienić i to będzie koniec, czy będę mógł zmieniać kilka razy. Ej, tutaj chyba jest informacja, tak, można zmienić raz na 70 godzin za darmo, także spoko. Ok, jeśli chodzi o manewry, to je tutaj też mogę dostosowywać. Widzimy, że mogę sobie wybrać, że widzę wszystkie, albo z podziałem na kategorie. I tak jak widzicie, mogę sobie wybrać cztery manewry, ale nie mogę na przykład wybrać czterech manewrów ze, ze wsparcia. Mogę wybrać maksymalnie dwa, więc będę musiał wybrać jeden z przywództwa, jeden z wojny, no i. Jeden albo dwa z wsparcia. Tutaj mogę ten uniwersalny użyć praktycznie cokolwiek chcę. Mogę sobie je też wymieniać, tak? Tutaj będę przy bastionach zdobywał jakieś takie monety, dzięki którym będę mógł sobie to wymieniać. Wydaje mi się, że raz na jakiś czas mogę to też zrobić za darmo, ale tego nie jestem pewny, bo to wiecie, dopiero sam początek tego KVK już, już zapomniałem po prostu, jak to wszystko działa. No i nie będę oczywiście wam, czytał tych wszystkich dostępnych manewrów, które są. Kiedyś już to robiłem i może zrobię po prostu osobny odcinek, który. W którym będę mówił o tych manewrach, ale ogólnie muszę powiedzieć, że one są bardzo fajne, tak? bo to są właśnie takie małe dodatki, które mogą mieć wpływ na to, co się dzieje w wojnie. Myślę, że na samym początku dużo bardziej interesujące będzie to wsparcie. Tak? Czy na przykład mogę sobie dodać jeden. Jeden, jedno zadanie w bastionie dziennie, to jest fajne, bo to są tak naprawdę dodatkowe kryształy, które mogę w ten sposób zdobyć. Mogę tutaj sobie wziąć coś takiego, że przy zbieraniu surowców będę zbierał kryształy, tylko tutaj od razu to jest tylko milion kryształów na sezon. I nie wiem, czy w ogóle tego to się opłaca. Tak nie wiem, ile tych kryształów będę rzeczywiście zbierał. Przy zbieraniu tych surowców. Bo jeżeli wiecie, zbiorę dwa tysiące. No to przy jednym zbieraniu surowców to to będzie słabe, ale tutaj są różne fajne też rzeczy, na przykład takie, że będę miał mniej lekko rannych, tak? czyli mniej leczenia w szpitalu, czyli automatycznie oszczędzam surowce. Tylko minus jest taki, że te oszczędności, które mamy, niekiedy są jakby ograniczone na sezon, czyli zobaczcie, na przykład tutaj zmniejsza koszt leczenia jednostek o 10%. Ale maksymalnie mogę w ten sposób zaoszczędzić 700 milionów surowców. Oczywiście, 700 milionów surowców to jest cały czas spoko wynik, tak? Lepiej, to, lepiej tego użyć niż tego nie użyć, ale jak sobie pomyślę o tych, wiecie, surowcach, które ja tutaj planuję zużyć na tym KVK, no to trochę szkoda, ale dzięki temu na pewno będę mógł trochę więcej sobie zawalczyć, tak? Bo, wiecie, ja się też muszę przygotować. Na następne KVK, gdzie planujemy trochę już mocniej walczyć, więc na pewno nie będę zerował tych moich surowców, wszystkich, które tutaj mam, tylko sobie będę walczył, ale będę sobie walczył tak naprawdę na spokojnie. My się tutaj jakoś specjalnie nie będziemy przejmować, także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie już później w praniu. No to co? Ja tutaj będę sobie powoli robił pewne rzeczy, pewnie jakiś dotknę barbarzyńców, bo to są też. Ciekawe sprawy, pewnie sobie zajrzę tutaj do kanionu, bo tutaj mnie czeka też w sklepie o właśnie ten kamień. Tutaj oczywiście od razu sobie go wykupię i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które zwykle robi się na KVK i zobaczymy, jak to będzie wszystko dalej wyglądało. Pozdrawiam, subskrybujcie, jeśli Was interesuje. Jak ta walka u nas się rozwinie, czy rzeczywiście tutaj coś zawalczymy, czy nie, w jakim stopniu to wszystko się jeszcze okaże. A na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.